Fundacja Prosiaczka Eugeniusza Gieniutkowo z Nowego Węgorzynka obchodzi rok swojego istnienia. W tym czasie w azylu dla świnek schronienie znalazło ponad 80 zwierzaków. Przez rok działania fundacji zmieniło się bardzo dużo. Przybyło 80 świnek, obecnie jest 84 świnki. Zostały wybudowane 24 domki. Mamy także cielaczka niepełnosprawnego, Marcysia, owce, psy i koty. Ostatnio została zamontowana kamera, gdzie na YouTubie, na kanale Prezes Eugeniusz jest na żywo transmisja z tak zwanego biura prezesa. Świnki do nas przyjeżdżają głównie z interwencji, z okropnych warunków, gdzie nie ma dostępu do światła, wody, jedzenia. Te świnki przyjeżdżają wychudzone. Tu znajdują dom do końca swojej, do końca swoich dni. Nasze świnki karmimy zbożem oraz owocami i warzywami. Dziennie idzie 100 kg zboża i 200 kg owoców i warzyw. Azyl dla świnek Gieniutkowo jest jedną z dwóch tego rodzaju placówek w Polsce. Możesz wesprzeć jego działania. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie internetowej gieniutkowo.pl.